ojczyzna, moja Polska, moja ojczyzna, to mój dom, którego strzeże ojciec, matka i wiara. Dębiczanie wyśpiewali razem historię. Na trzecią lekcję śpiewu patriotycznego każdy trafił bez problemu. Muzykę dochodzącą z dolnego kościoła klasztornego słychać było z daleka. Wszyscy uczniowie pilnie włączyli się do nauki. Wybrzmiały najpiękniejsze i najbardziej lubiane pieśni. Tak świętowano odzyskanie przez Polskę niepodległości. Chcemy uczcić dzień 11 listopada. To jest takie święto bardzo cudowne, bo przyznamy niepodległość przez Polskę. Trzeba też pamiętać o tym, więc też śpiewanie piosenek patriotycznych to jest też fajna rzecz. Można wiele się dowiedzieć, jak wcześniej śpiewano różne pieśni, podczas gdy byliśmy okupowani przez III Rzeszę i nie tylko. I fajnie to tak naprawdę uczcić, bo można wiele wtedy fajnych osób też poznać. Po pierwsze trzeba, jest to bardzo potrzebne przede wszystkim młodym chyba ludziom, chociaż starszym też, ale starsi pamiętają, tak? Siostry służebniczki robią naprawdę kawał bardzo dobrej, świetnej roboty, żeby tą tradycję naszą podtrzymać. To jest najważniejsze, myślę, i takiego ducha, takiego bożego, dobrego, patriotycznego wzbudzają wśród nas. Mają lekcje historii małe dzieci, troszeczkę większe dzieci i chyba to jest najważniejsze, żeby następne pokolenia, czyli podopiecznych sióstr, podopiecznych wychowanków, nauczycieli i naszych wszystkich, żeby dzieci uczyły się od nas patriotyzmu. Lekcję poprowadził Paweł Adamek przy akompaniamencie Stanisława Wiktora. Do wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych zaprosili Stowarzyszenie imienia Edmunda Bojanowskiego Dobroć, Zgromadzenie Sióstr Służebniczek, Powiat Dębicki oraz Miasto Dębica. Jest to dla nas też o tyle ważne, że jesteśmy patriotkami, ale też jest to forma realizacji naszego charyzmatu. Nasz błogosławiony założyciel Edmund Bojanowski nam jako służebniczką polecił, zadał to w charyzmacie, kształtowanie w młodych postawy patriotyzmu i dlatego też mamy tutaj tą możliwość, żeby również w taki sposób włączyć się w realizację charyzmatu i cieszymy się, że możemy to czynić na takim polu. Święto jest radosne, mimo że poprzedzone niewolą, ale koniec końców udało się niepodległość odzyskać. W zeszłym roku obchodziliśmy stulecie, w tym roku jesteśmy już rok starsi. I świetna inicjatywa. Bardzo się cieszę, że siostry się angażują w takie patriotyczne uroczystości. Trzeba pokazywać ludziom, że nie tylko rozpamiętywanie, ale też i wesołe dzisiaj wspólne spędzanie czasu z okazji właśnie tego święta. Cieszę się, że właśnie udało się zrobić tą imprezę po raz trzeci. Także wielu dębiczan przyszło. Będziemy śpiewać, jeszcze raz śpiewać. Myślę, że można śpiewem też podziękować za to, co mamy teraz, czyli wolność. Nasi dziadowie, pradziadowie walczyli o to, żeby mogliśmy żyć w wolnym kraju i dlatego warto się zebrać i zaśpiewać, podziękować. Co roku staramy się kontynuować tą piękną lekcję śpiewu patriotycznego. Pomysł zrodził się 3 lata temu, teraz już 3. lekcja i mam nadzieję, że to już wejdzie w tradycję miasta Dębica. Jak widać, mimo bardzo brzydkiej pogody, pewno nie zabraknie tych, którzy chcą śpiewać razem. A kto śpiewa, 2 razy się modli. Kto pięknie śpiewa. To jest taka też jedna z form uczczenia właśnie tego święta. Nie każdy musi w tym roku być na rynku, nie każdy musi być pod pomnikiem. Można przyjść również do sali i pośpiewać sobie. I to też będzie taki dowód patriotyzmu właśnie polskiego, że pamiętamy o tej rocznicy poprzez muzykę i śpiew.
Coroczne spotkania u sióstr to już tradycja. Muzycznie, śpiewająco i przede wszystkim razem. W wyjątkowej rodzinnej atmosferze świętowaliśmy jedno z najważniejszych dni w kalendarzu każdego Polaka. Na pilnych uczniów, jak co roku po lekcji, czekała pyszna grochówka.